Zazwyczaj było tak, że mm, takim internetowym bazarkiem, na którym można było sprzedawać różne swoje rzeczy, było Allegro. Allegro działało w ten sposób, że e, raczej osoby indywidualne wystawiały tam różne rzeczy. Ja bardzo zapamiętałem e, takie oszustwo sprzed lat, kiedy ktoś zamiast wysyłać zakupioną elektronikę w postaci na przykład telefonów komórkowych wysyłał swoim kupującym ziemniaki. I potem komentarze tych osób, które otrzymały te ziemniaki, były, no, chodziły po internecie, jako takie, można powiedzieć, memy, bo to sytuacja była dosyć taka kuriozalna dla niektórych zabawna, no ale na pewno tym osobom oszukanym nie było do śmiechu. W tej chwili. Cyberprzestępcy działają oczywiście inaczej i mają bardziej wyrafinowane metody działań. Zdarza się, że ktoś nie wysyła towaru, który został zakupiony. I wtedy no, trzeba jakoś próbować e, odzyskać pieniądze. W przypadku takich niepewnych transakcji, oczywiście, warto kupować przez te portale, dlatego że mają one swoje programy ochrony kupujących i po prostu w ten sposób zabezpieczają nasze interesy. A cyberprzestępcy upodobali sobie teraz właśnie te portale, na których jest większa interakcja pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie ma takiego e, zautomatyzowanego systemu, to znaczy on jest oferowany, ale wiele ludzi decyduje. Zdecyduje się na to, żeby jednak samodzielnie się dogadać co do wysyłki, co do formy płatności, no i właśnie na tym bazują cyberprzestępcy, żeby te uzgodnienia były robione na takim poziomie, że można po prostu kogoś oszukać. Podkreślam, że ofiarami są tutaj sprzedający. A upodobano sobie przede wszystkim osoby, które sprzedają coś po raz pierwszy, albo są to właśnie jedne z pierwszych wykonywanych transakcji, szczególnie ostatnio na portalu bo ponieważ wiąże się to z pewnego rodzaju ekscytacją. Ktoś czeka, o, oh, ktoś się odezwał, ktoś jest zainteresowany, ktoś kupi ten mój sweterek, który zalegał w szafie. Rzeczywiście to działa, tak, tak, są już chętni. No i niestety, w momencie, kiedy dochodzi do takiej ekscytacji, troszeczkę gorzej się myśli i jakby nie ocenia się właściwie. Właściwie pewnych zjawisk. Mechanizm jest wtedy praktycznie zawsze taki sam. Ktoś daje nam znać, że chce kupić albo już kupił, no, ale ma problem z realizacją transakcji i musi. Um, być udzielona jakaś pomoc z naszej strony. Musimy my podjąć jakieś działanie. No i wtedy na w zależności od tego jakimi naszymi danymi ktoś dysponuje, albo SMS-em, albo przez komunikator, albo przez e-mail wysyłane są wysyłane są informacje związane z tym, że my musimy teraz wziąć sprawy w swoje ręce, potwierdzić to, że ta transakcja będzie dokonana i odebrać pieniądze. No i w momencie kiedy klikamy link w takiej wiadomości, zostajemy przeniesieni na stronę łudząco podobne. Do strony właśnie Winty, to LX, albo Allegro lokalnie, w zależności od tego, gdzie odbywała się transakcja. No i w kolejnych krokach mamy podać różne są wersje tego cyberprzestępstwa, ale mamy podać właśnie e, różnego rodzaju dane, a e, zazwyczaj w większości przypadków finalnie mamy podać e, numer naszej karty, to znaczy to, co jest na karcie z przodu i z tyłu, e, czyli tak samo e, jak w wielu innych tego typu działaniach, żeby ktoś mógł z tej karty skorzystać i dokonać transakcji po prostu na w ten sposób określić. Wielu osobom zapala się tak zwana czerwona kontrolka. Ktoś się zastanawia, ale zaraz, co ja coś sprzedałem, czy sprzedałam, dlaczego mam tutaj komuś teraz podawać dane karty? Przecież to jest jakiś absurd. No, ale wiele osób w tym takim podekscytowaniu tym, że coś sprzedają, nie myśli o tym w ten sposób i stopniowo podaje te dane, zwłaszcza, że w momencie, kiedy dostajemy taki link, bardzo często ten pseudo kupujący jeszcze nas nagabuje. No, bardzo proszę, żeby już zaakceptować. Żeby dokonać, bo zależy mi bardzo na tej y, transakcji. Więc y, niestety ciągle są osoby, które się. Na to nabierają. Jest jeszcze drugi sposób działania cyberprzestępców oczywiście on jest mniej popularny i tak trochę wiąże się z większym ryzykiem dla złodzieja. Zdarza się, że ktoś coś kupuje, klika, że kupuje, no i twierdzi, że wysłał nam pieniądze na konto i przesyła spreparowany, sfałszowany dowód przelewu, potwierdzenie przelewu. I w momencie, kiedy my dostajemy to potwierdzenie przelewu, jest nadzieja, że wtedy wyślemy ten towar, zanim te pieniądze rzeczywiście przyjdą na konto. Najlepiej, jakbyśmy w ogóle zapomnieli o tym przez 2-3 dni, wtedy to już zostanie wysłane, odebrane przez złodzieja, a my tych pieniędzy nigdy nie zobaczymy. Oczywiście to nie jest potem tak łatwo, dlatego że te osoby nie podają swoich adresów, bo to by bardzo szybko zostali zlokalizowani. Tylko bardzo często wyszukują sobie jakieś takie posesje, gdzie mieszka osoba, która samotna, która długo przebywa w szpitalu albo gdzieś wyjechała za granicę. Niektóre działki czy domy stoją oczywiście puste. Czasami mieszkają, czasami mieszkają osoby upośledzone, które łatwo jest oszukać. No potem jak przyjeżdża kurier, to już jest naprawdę bardzo łatwo, dlatego że wystarczy, żeby ktoś czekał na tego kuriera. Kurier przecież poza wyjątkowymi sytuacjami, jakimś podpisaniem umów, nie sprawdzi naszych dokumentów, nie sprawdza, kto odbiera paczkę, więc jest to już potem proste, żeby po prostu odebrać tę przesyłkę. Oczywiście portale takie jak Vinted, Allegro, Lokalnie czy OLX wysyłają różnego rodzaju ostrzeżenia i powiadomienia swoim użytkownikom dotyczące tego, że są te kampanie phishingowe, ale to jest bardzo często pomijane, ludzie tego nie czytają, czy jeżeli chcą to znaleźć na stronie, to jest w jakiejś tam zakładce, którą nie jest tak łatwo znaleźć i tutaj raczej to jest nieskuteczne. Po prostu trzeba przyjąć jedną zasadę. Jeżeli coś sprzedajemy na tego typu portalach, i oczywiście to wszystko jest dla ludzi i warto tam y, sprzedawać, jeżeli mamy coś do sprzedania, ale y, zawsze trzymamy się jednej reguły: albo pieniądze muszą trafić na nasze konto, albo ewentualnie wysyłamy, wysyłamy to y, kurierem, ale jako przesyłkę pobraniową. I w innych sytuacji nie ma. Nie istnieją żadne negocjacje, żadne potwierdzenia transakcji, żadne wyjątki, żadne trudne sprawy dla kogoś. Nie ma tego. Jeżeli ktoś ma problem, nie może kupić. Trudno, niech kupi ktoś inny. My w to nie wchodzimy. I to zapewni nam. Bezpieczeństwo w tym aspekcie całkowite. Nic złego się wtedy nie wydarzy, nie będzie się dało zrealizować takiego działania przez złodziei. Ja oczywiście dziękuję za uwagę, zachęcam do oglądania innych moich filmów i oczywiście subskrypcji kanału. Do zobaczenia.